Cześć! To ja, Mila! A to jest mój magiczny morfuł, który może zamienić się we wszystko, co zechce! Morfuł, zróbmy jakiś kawał tatusiowi! O, tak! Zamień się teraz we mnie! Świetnie! Teraz załóż te ubrania! Wyglądasz dokładnie tak jak ja! Tak! Okej! Nabierzmy tatusia! O! To ty, Mila! Nie widziałem, jak schodziłaś po schodach! Ponieważ cały czas jestem tutaj! A? Ale... A! Więc ty musisz być Morfuł. Tak! O! Cześć, Mila. Chcecie się z Morfuł teraz pobawić? Mila, Morfuł wyszedł. O. Ale Mila zagra. Świetnie. Ruszajmy. Troll nie zorientował się, że to Morfuł. Cześć, Mila. Mila, na co masz ochotę w tej chwili? Jesteś rewelacyjna w szybkim wymyślaniu dla nas gier. Tak. Berek? Dobra, Mila. Ty gonisz. Czy co? Musisz jeszcze dotknąć Sary. Ale gdzie ona jest? A, jestem na drzewie. Ale nie wiem, jak mogę stąd zejść. Mila pomoże! Chwileczkę. To nie jest Mila. To przecież Morfuł. Dzięki mi, Morfuł. Proszę, proszę. Wygląda na to, że Morfuł się z wami nie bawi. A właściwie, czy to nie jest przypadkiem? A jeśli nie ma tutaj Morfuł, możemy wam troszkę podokuczać. Ale jesteś malutka. Puszczaj mnie! I tak nic mi nie możesz zrobić. Skąd przyleciała ta piłka? Auć! Co tutaj się wyprawia? Uciekajmy stąd, braciszku! Tak! To znowu ta dziewczyna. Daj nam spokój! Morfuł, zrobiłeś im niezły kawał. Potwornie się nudzę, gdy nie ma przy mnie Morfuł. Trzeba go znaleźć. Czy to nie wspaniale móc rozdawać co roku prezenty? choróbsko jakieś mnie łapie. Co to było? O nie! Spójrz! O nie! Morfuł, zamień się szybko w rakietę! Na
robotę. Teraz zamień się szybciutko w helikopter. Dziękuję wam, Mila i Morful. Mikołaj! Mikołaju, co ci się stało? Moje magiczne czary płatają mi figle, gdy zaczynam kichać. Myślę, że jestem chory. Muszę dostarczyć jeszcze tylko kilka prezentów. Pomożecie mi? Oczywiście! Morful? Zamień się w mikołajowe sanie. Wspaniale. Ruszajmy. O, ten podarek powinien trafić do tamtego komina. A kolejny do tego przed nami. Dzięki, Morfu. Udało ci się! Drodzy Morful i Mila, chciałbym bardzo podziękować za waszą pomoc. Nie ma sprawy. Dzisiejszą noc możesz spędzić u nas. Wykurujesz się, Mikołaju. Tak! Dziękuję, Mila i Morful. To bardzo miłe z waszej strony. Wesołych świąt, Mikołaju. Wesołych świąt! Mam nadzieję, że nie pomyśleliście, że o was zapomniałem. Ho, ho, ho! Życzę wam wesołych świąt! Morful, zamień się teraz w słonia i wydmuchaj piękną, dużą bańkę. Przydałaby ci się mydlana mikstura. Czołem, Mila i Morful. Bańka gada? To był głos taty. Ta bańkowa wiadomość była super, tato. Jak to zrobiłeś? Pomógł mi pupilek Boba. Mówimy coś do jego bańki i wysyłamy bańkową wiadomość do przyjaciół. Ja wysłać infobańkę! Mila! Jaka fajna, magiczna moc! Orful też chce! Cześć, Orful! No dobrze. Ten Orful dał dyla z Bobą. Trzeba ich prędko znaleźć, bo zrobi się wielki bańkowy mętlik. Bo! Mam już dosyć waszych kawałów. Przecież to nie nasza wina. Musimy złapać Orfla. No i przerwać jego bańkowe psoty, bo będą kłopoty. Morful, zamień się szybko w samolocik. Jakże panu nie wstyd? O, przepraszam.
Ktoś właśnie kradnie radiowóz? Ale nie w moim mieście. Morful, zawracaj! Nie zmieścisz się! Morful, zamień się w żyrafę! Gońmy tę figlarną bańkę! Morful, zamień się w dużą poduchę! Boba, wypuść bańkę w stronę do holowania ktoś ukradł koła. Morfu, zamień się w pomoc drogową. O, dzięki, Mila i Morfu. Coś takiego. Skradziono wszystkie koła. Ojejku! Spójrz, czy to są kółko krady? Nie, nie, nie! Tam się pali! Koła gdzieś wcięło. I jak teraz pojedziemy do szpitala? Cześć, Mila i Morful. Dziękuję. Nie w moim mieście! Gońcie tych kółkokradów! Thank you.
wypadka. Aha, mała wiezie nas do warsztatu. Hej, Mila i Morful. Jest do was pilny telefon. O, kto dzwoni? Ja, łasuchy! To nasz pan lodziarz. Właśnie stworzyłem całkiem nowy i pysznościowy smak lodów dla Bambini, ale jestem na drugim końcu świata. No i zostało mi tylko trochę lodów. O nie! Spokojna główka, panie lodziarzu. Przyjedziemy do pana. To Orful! Jeśli pierwszy dotrze do pana lodziarza, to spałaszuje nam wszystkie lody. Nie! Czyżby to był kolejny Morful? Nie, mój wóz. Jak będę łapać opryszków bez radiowozu? Musimy się postarać, żeby pan policjant odzyskał swoje auto, Morfu. A, dziękuję, Mila i Mor. Czy Orful wie, co najszybciej pływa po wodzie? Ale ja dobrze wiem. Zamień się teraz w motorówkę. Matki! Jesteśmy w dzikiej dżungli. Zamień się w małpeczkę. Wyścigówka dosyć kiepsko sprawdza się w dżungli, Orfu. Orfel? O nie! To Orfel! Zdaje się, że Orfel nas wyprzedził. Łobuzie, zjadłeś wszystkie przepyszne gelato! Mamma mia! Spóźniliśmy się, Morfu. Nie ma strachu! Tylko udawałem, że ten żarłok wrąbał wszystkie gelato, żeby stąd odfrunął! Zostało mi jeszcze dużo lodów! Dla ciebie, małej seniory małpki! I jest też porcja dla mnie! Pięknie dziękujemy, panie lodziarzu! Hej, Mila i... Morfu, wygląda na to, że mam grypę i nie mogę dzisiaj pracować. Możemy panu jakoś pomóc? Morfu pomoże! Te samochody powinny zostać szybko dostarczone do właścicieli, ale nie mo...
Mam ich listę. O-o! Wszystkie nazwiska właścicieli są zamazane. Ale i tak powinniśmy sobie z tym poradzić. Morful, zmień się szybko w wielką czerwoną ciężarówkę. Myślę, że traktor powinniśmy dostarczyć na posterunek policji. Pan policjant potrzebuje traktor? Tak. Podejrzewam, że tak właśnie napisane jest na liście. Ale on... Bardzo przepraszam, panie policjancie, ale bardzo nam się śpieszy. Według mnie to trochę dziwnie wygląda, ale myślę, że możemy zostawić radiowóz tutaj. O! O! Przepraszam. Bardzo przepraszam. To po prostu niemożliwe! Raczej nie przyspieszy. O nie! Podejrzewam, że jednak popełniliśmy błąd, Morfu. Zmień się teraz w radiowóz policyjny. Morfu, złapi ich! I przewieźmy auta do prawdziwych właścicieli. Podejrzewam, że traktor należy do farmera Boba. A ciężarówka z lodami to na pewno własność pana lodziarza. Tak! Witajcie, Mila i Morfu. Jak wam poszło? Właśnie dostarczyliśmy wszystkie auta właścicielom. O, świetnie. Moja lista wam pomogła? No. Hejka, panie lodziarzu. Dwie porcje lodów, proszę. Już się robi, Mila. Jaki smak byś chciała? Cóż, a jaki jest najlepszy? Ten najlepszy smak? Niestety nie mam takich lodów, bo widzisz, najpyszniejsze gelato robił mój kochany dziadek. Przemierzył wzdłuż i wszerz nasz calutki świat, aby znaleźć jedyny wyjątkowo smaczny składnik. To był kwiat tak słodki, że lody z dodatkiem kwiatka miały cudowny bukiet smaków, o jakich nikomu się nie śniło. Ha! Musimy zdobyć ten kwiatek dla pana. Gdzie można go znaleźć? I to jest najtrudniejsza rzecz, bo co roku rośnie w zupełnie innym miejscu. Ale mój drogi dziadek zostawił notatki. Mogą wam się bardzo przydać. Zdaje się, że czeka nas daleka podróż, Morfu. Zamień się szybko w helikopterek. Z notatek wynika, że trzeba udać się do dżungli, a więc lećmy tam. Dobrze, a teraz musisz wyniuchać kwiatek. Zamień się w psa tropiącego.
sprawdźmy, co to jest. Jagódki. O! Musimy zachować ostrożność, Morfu. Niosą jakieś dziwne kostki cukru. Trzeba szukać dalej. Powoli zaczynam wątpić, czy ten kwiatek rośnie w dżungli. Ja też to czuję, Morfu. Już za chwilę będą gotowe. Hurra! Pycha! Proszę, bambini. Najlepsze lody dla was. O rety, to niebo w gębusi. Pycha! Daj loda. Za mało? Przykro mi, Morful. Ale z jednego kwiatka tylko tyle dało się zrobić. Wiesz co? Możesz wylizać łyżeczkę. Hurra! I gotowe! Super! Dzięki za pomoc przy dekoracjach na fiestę. Milu, Morflo i Chromo. Te magiczne kolorowanki Chromy bardzo przyspieszyły pracę. Mam dla was meksykańskie alebrijes. Alebrico? Alebrijes to wielobarwne, magiczne stwory. Troszeczkę jak Chroma. Cudny prezent. Dzięki, Felipe. Dziękuję. Zaraz przyjdą goście. Ale emocje. Ośla Fiesta to moje ulubione święto. Iha! Iha! Och, Morfelku. O nie! Chroma chce zabrać wszyściutkie kolory z oślego kostiumu. Chroma, dość tego! Chroma lubi psocić. Kiedyś przez te figle miasto straciło barwy. Morful, szybko! Zamień się w klatkę, żeby złapać Chromę! Posłuchaj, Chroma. Wiem, że masz tu wspaniały ubaw, ale przez ciebie prawie cała farma stała się bezbarwna. A za chwilę zacznie się fiesta. Dlatego musisz prędko oddać wszystkie barwy. Nie martw się. Morful pomoże. Morful, proszę, zamień się w magiczny pędzel. Ja pobiegnę pomóc Felipe. Sprężcie się, bo już niedługo przyjdą goście. Hehe!
wszystkie kolory? Przepraszam, Felipe. Zrobili tu kolorowe galimatias. Mnie to kręci! Wyglądają super, tak jak alebrijes. Witam drogich gości na tej oślej fieście! O raju, bajeczne dekoracje! A zwierzaczki mają przepiękne kostiumy! Rewelka! Złoty puchar za mega barwną farmę otrzymuje... Felipe! Ten sukces to zasługa Mili, Morfla oraz Chromy.